Cześć, tu Macie. i witajcie w kolejnym odcinku serii The Sims 4 i słuchajcie, trwa już poród, już się zaczął poród i, 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 i ona musi mocno do toalety, to niech szybko skorzysta, a to patrzcie jaki przykładny mąż, no, skorzystała, przykładny mąż poszedł spać, no. Zresztą skąd my to znamy? Dobrze, wiecie co, ja możesz na szybko kupię im yy, kołyskę. Ja w ogóle tutaj, o, na karteczce mam wypisane yy, propozycje imion od Was i zobaczymy zaraz, co się urodzi. No, jestem mega podekscytowana. No, a poza tym chciałam Was zaprosić serdecznie na G2A, gdzie z kodem MAGIC macie 3% cashback, a link jest w opisie filmu. Chciałam, słuchajcie, coś innego kupić niż, o, może taka? Czarodziejska, bo patrzcie, ona całkiem spokojnie wydaje mi się, będzie wyglądać. Pokażcie. Hmm. Chciałam ją tędy. Co mi tu przeszkadza? A da radę tędy tu? No tak, a a a. O! Dobra, spoko. I będziemy mogli już rodzić, tylko nie w tej kałuży. Weź ty, idź, ródź. W ogóle nie wiem, co jej się z brzuchem stało, wchodzę do gry, a ona nieco, że już rodzi, eee, to jeszcze ma brzuch wywalony w kosmos, dobra, ty, o, o, obudziłem się, nagle żona się ścikała, bo rodzi, tak, gdzie ty jesteś, aha, tu pod drzwiami panikujesz, dobra, panikuj jeszcze, dobrze, weź tu, Dobrze, ty weź sobie prysznic i chodź zaraz urodzisz dziecko. A, akurat Artur zdąży posprzątać. Proszę tutaj przyszły tatusiu grzecznie usiąść, tak? I myśl o babeczkach. Możesz usiąść w tę stronę bardziej. o. A, czekaj, żona będzie ci rodziła. No, typowy facet nie chciał patrzeć, to uciekł. Dobrze. Ruć, Ruć, co? Synek! Wow, nie wiem, dlaczego chciałam... Dziewczynkę. Dobrze, będzie synek. Będzie Edmund. I dziewczynka? No dobrze, że słowo chciałam mam dziewczynkę. To będzie Łucja. Wow, fajnie. Jakim cudem trzecie! Ale gdzie ja te wszystkie dzieci upcham? O, oh, to jak. Tak, to, to będzie zuzanna. O, o Boże, ty mój. Dobra, zaraz będziemy, słuchajcie, upychać te dzieci tutaj. No, zadowolony, że się urodziło. No to co, no to, 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 to trzeba. Nie zostaw to. Kto, któro to jest nie ten? Aha, to. E, to weź e, nakarm jest zadowolona, to poszedłem grać. A można byłoby obraz nam zaktualizować? O, mamy! A, a trzeci gdzie? Dobra, powiedzmy, że w kołysce. Ja, ale aż tyle. Czekajcie, w międzyczasie sobie wezmę, bo ja inaczej tego nie ustawię. Ojciec, ty, ty, ty nawet tutaj się nie szykuj. Ty idziesz na rolę, na przesłuchanie. Ja nie wiem, jakim cudem my to wszystko utrzymamy. Trójka dzieci i to takie małe mieszkanie. O, ja wiem. Teraz ona będzie filmiki z dzieci i nagrywała i wrzucała na SimStuby. Wow, do... <ścoughs> Kiedy mieliśmy ostatnio trójkę dzieci? Jak Chyba jeszcze był Kamil, Maciek i Mary, nie? W trójce. Czekajcie, bo... A może jakie ja zrobiła wszystkie takie łóżeczka, co? Jak, jak nie można skopiować? Ja, ja nie chcę dziecka kopiować, ja chcę łóżeczko kopiować. Czekajcie, bo ja tu nie widzę już ślepa na jedno oko w tym wieku. O, może to troszkę też wysuń. Mam nadzieję, że oni będą mogli e, przechodzić między tym. Tu już mi w ten. O, i dawaj tutaj też tak przytulimy cię, powiedzmy, i zmieńmy kolory, no bo tak to. Powiedzmy, że dziewczynki będą miały takie białe. O. a ty, no czarną nie. A taka ciemniejsza. a No dobra, niech wszystkie mają. No ta delikatnie ciemniejsza będzie. E, dobrze, e, co ty robisz? Gdzieś popcorn. Wiesz co, ty chyba na studia uciekniesz zaraz, coś mi się wydaje. Weź sobie resztki. E, drogi tatusiu, proszę tak. E, przytul. O, już suchnie ci dziecko. J jak ja te dzieci mam przekładać do tych łóżeczek? Coś mi się wydaje, że chyba tak trudno. Zmień tą. tą. Jak się zmieniało? Zmieniało się jakoś łóżeczka. No nie mówcie, że dziećmi się majta. Bo ja nie uwierzę. Gdzie to dziecko? Nie, no nie majte się dziećmi. Ja nie wiem, jak się przekłada. Ale raz zobaczymy, może mi się uda to. Weź tu, chodź na karm. Ty sama jesz. Albo jak trzyma to dziecko. Tak, nie można usunąć obiektu. O, i dziecko jeszcze ukradłam. Dobrze, to zrobimy tak, że o. Będą różne kołyski, po prostu skoro nie, nie potrafię ustawić tego. Najwyżej, jak mi napiszecie, jak to się robi, to dopiero wtedy będziemy mieć. Czekajcie, równo to w miarę to trzeba troszkę bardziej przytulić. O. Dobrze. E, weź tu po kołysz. E, ty weź to e, pokołysz. No, Edmund ma wszystko jedno. No, gdzie uciekasz? No, może dziecko jeszcze głodne. E, Eliza, mogę tu cię prosić? O, brudna pieluszka, proszę pozmieniać. A, co jeszcze? E, Głupie miny? Ty byłaś karmiona w ogóle? No, Artur sobie lepiej poradził. Nie oszukujmy się. Dobra, poziom gry na gitarze. Ty umiesz. Dobrze. Um, jest piąta nad ranem. Na no, miłość Boską. Idź tu, skorzystaj. Uh, Eliza, ty miałeś skończyć jeść, Dzieci ogarnięte. Idź, idź, zjedz. Nie, ale serio. Będę musiał w jakiś sposób zmienić to kołysko, bo ona jest okropna. To znaczy, okropna. Okropna, jeżeli jest tylko jedna. Nie w ogóle, jak ja te dzieci tu pomieszczę. Chciałam tutaj zrobić mały pokoik dziecięcy, ale teraz dla trójki. Chodź, ty też weź coś zjedz. Weź reszki. Co tu ten talerz robi? I weź skorzystaj, żebyś ty wpadki nie miała znowu z pęcherzem, bo ty to wiecznie coś z tym pęcherzem masz. Dobrze, i rozrywka ci potrzebna. Czy my mamy coś do zrobienia? Póki dzieci śpią, słuchajcie. O, coś mamy. Dodaj efekty. O, póki śpią, Edmund się obudził. Ale przynajmniej łatwo poznać macie. Kolor możemy zmienić. Czekajcie, to to, to będzie lepsze. O, i też będzie żółta. To dobrze. Widać, że dziewczynki, ja to chłopiec. Ok. Dobrze, ty sobie tu porób. Ty zjesz zj i co robisz? A, oglądasz? Spoko. Może ktoś z rodziny by się za chrzestnych zaczął poczuwać, czy coś, jakiś prezent wysłał Na którą ty masz to przesłuchanie? Poniedziałek 9 jest niedziela. Gdzie idziesz? Aha, do tego. Ej no, panie chodź tu napraw. Chodź napraw, o ja cię ostatnio tu przyuczałam. Eliza, pokaż tu jeszcze, bo ty miałaś zrobić potem przejścia. Weź tu wytrzyj. Czy ty możesz coś... Nic, nie możesz, bo nie umiesz. Dobrze, a z toaletą... Nie, nie rób psikusa. Już tam się urodził, potrójny psikus. Rób na razie, co masz robić i będzie. A teraz kto? Zuzanna zasnęła. Czekajcie, czy on może to naprawić? On może to naprawić. Musimy w takim razie. A, odblokuj. Potem ona to zablokuje. Weź to napraw. Czego ty potrzebujesz? Ty rozrywki potrzebujesz z tego co pamiętam, tak. No to dawaj sobie pograj. O, chociażby w to. Co jest nie tak? Umiarkowanie przyjemny smak, no cóż. Dzieci drogie, jaka przyszłość was czeka? Ja jestem ciekawa. O, o, pierwsze się obudziło. Już masz nową rozrywkę. Dobrze, weź się, może pogawasz od razu. Okej, okay, na razie śpi. Dobra, weź tutaj jeszcze chwilę sobie pograj w coś. Robisz mi tutaj, naprawiasz. Ej, a jakby go teraz piorun trzasnął. Znaczy, czy piorun prąd? To byłaby jakaś masakra. Dobrze, y, dodaj te efekty. Ty jak możesz wejść, to wyrzuć. Te! Elizia, ja słyszałam, co ty powiedziałaś już! E, a ty natomiast chodź zawołaj Bongo, bo Bongo też tam... Nie pamiętam, czy miał wsem, czy nie miał, ale było, że zablokuj dla określonego. To teraz zrobimy zablokuj dla... Wyjątek Eliza. Naprawdę. Ja nie chcę trójki dzieci w tym pokoju. E, dobrze, co ty byś jeszcze mógł zrobić? Jakieś części tutaj masz? Ty się czegoś nauczyłeś? Możesz coś ulepszyć gdzieś jeszcze? Weź zadbaj troszkę o ten dom. O, zrób jakiś tam lepszy przepływ. Póki dzieci śpią, to wiecie, chwila ciszy. Ta nich trochę popracuje. No, nie patrzyłam, ile on zrobił, ale mieliśmy 18 na początek, więc dobra. Dobra, jest. Może jeszcze idźmy w ryby. A czy? Nie, bo małe dzieci nie mają tego. Więc co zrobimy? Masz Artur. Ty będziesz miał jeszcze ryby. Oj, ryby żaby, przepraszam. O, ma czwarty poziom majsterkowania. To będzie mógł już yy, kolejne rzeczy ulepszać. O, samoczyszczenie. Tak, to nam jest zdecydowanie potrzebne. takiej ilości dzieci. O! O! Już, już słyszę. Któro? Edmund! Przynajmniej jego teraz będę ten rozpoznawała najlepiej. To jest. Zuzanna i Ucja. Od razu mówię, że imię Edmund wzięłam sama. Yy, imię dziewczynek wzięłam sobie od was. Kto dzwoni? Nie, nie pójdę na pchli targ. Ale wiecie, co moglibyśmy troszeczkę ten pokój, da, e, ten? Już, e, to znaczy, już. Ja tak patrzę, jak, jak to sobie przemeblować trochę, to wszystko. Nie wiem, zar zaraz zobaczymy. Co ty tutaj z tym, tym, tym? Daj przysmak. Daj przysmak i skończę ulepszanie, bo tak, ja bym tu postoję tędy ścianę, ona powinna hmm, teraz patrzę z tym oknem, czy nie będzie problem, bo może być z oknem problem aha, ha, no tu bym powiesiła telewizor to bym przesunęła jedną szafkę w drugą stronę tu, tu byłyby drzwi tu akurat trzy te no nic, pójdę spać, to będę kombinować. Słuchajcie, co, co my to zrobimy. E, skończyłaś? Skończyłaś? Co weź, e, zmontuj już cały i wyślij. Jestem ciekawa, czekajcie. To, 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 to. Czy jest coś takiego w Simsach jak kamera? Bo tutaj się do stanowiska kupuje lepszą kamerę, ale czy jest sama kamera? Aha, czyli to jest jako aparat, tutaj jest. O jest jakieś środowisko na miłość, wosko. Do, dobra, nie chcę. Nie, bo chciałam zobaczyć, czy tym nie jest, tylko zrób zdjęcie. Chciałam nagrać nasze dzieci, nie? Chyba, że możemy zrobić to tym. Zaraz zobaczymy. Jest transmisja. Rozpocznij nagrywanie. O! A można dzieci? Nie można dzieci. To jego nagramy. Nie wiedzą, że mój mąż umie naprawiać te szpargały w domu. E, czekaj, bo musimy zrobić to samoczyszczenie. Dawaj, to samo czyszczenie. Czy ty jesteś głodny, czy coś? Nie. No to, to na razie pracuj. Dobrze, ty to montuj w takim razie. Oj, coś się już budzi. Dziękuję, Julio. Potrójny członek rodziny. Dziewczynki nie śpią, to jest podejrzane. Zaraz któraś będzie głodna. Nie, akurat nie głodna. Masz, wyślij drona i ten. Wysłałaś go? Dlaczego nie? Co jest z dronem nie tak? Bateria pełna. W domu nie można nagrywać? A ja bym chciała po prostu. Chyba w domu nie chcę nagrywać. O, drugie głodne. Tuli, tuli. O, o, ty zrobiłeś zlew bardzo dobrze. A, a czemu? To jest sporo zlewane. Dobrze, podróżnicze opowieści. Tu jeszcze nie możesz samoczyszczenia. O, tu będzie za to. Dobrze, Eliza tu ogarnia już. Już zaraz będziesz jadła. A nie, czekajcie, bo ja jej dam, żeby gaworzyć. Chodź, 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 chodź. No. Powiem wam, że Eliza jak na takiego nie ogara życiowego, co była wcześniej, no to sobie radzi całkiem, całkiem. No. Tylko czekajcie, gdzie to jest? Weź, wyślij filmy. Ej, dopiero 14, a ona już yy, spać wyszła. Patrzcie w ogóle, jak drzewo się strasznie mocno buja. Co to jest? Nie chcę tego na wynos. Ale sobie kule śnieżne no, przygarnę, dlaczego nie. I weź to mm, do wyposażenia. No, zawsze lubiłam kule śnieżne w Simsach. Dobrze, jak sobie tam radzisz? Dobrze sobie radzisz. Nie, kornu nie będzie. Będzie, słuchaj, weź resztki. Dobrze, kto tu? Zuzanna śpi. Zuzanna, dobra. Powiedzmy, że ja te dzieci w jakimś tam stopniu będę poznawała. E... Montuj ten filmik do końca. Ty sobie tak, miałeś jedzonko wziąć. Super. Zastanawiam się teraz nad e, opiekunką do dzieci. Ale nie, na, na razie może e, niech Eliza sobie sama spróbuje e, wiecie, radzić. Czekajcie, czy ja to mogę sobie gdzieś tu postawić? Nie mogę, a tu? O, niech stoi po mojej stronie łóżka. Nie, 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 u mnie jest chaos. Proszę do mnie chwilowo nie przychodzić. Pępkowe inno razu. E, dobrze, czy ty? Bo on nie ma, słuchajcie, tych rzeczy do ulepszeń. To może ja mu to zamówię. Więcej ulepszenia. On tego ma za mało. Masz 10, ci wezmę. Będziesz robił. Co, co nie tego? Ojoj, oj, pan przesilony, taki, ja ci już mówię. Co my możemy tu jeszcze ulepszać? O, takie masujące prysznice. O, ja bym chciała. O, i jeszcze wanna, i będziemy mieli z głowy. Dobrze, yy, czekaj, czekaj, bo ty jesteś zmęczona, ale ja chcę zrobić jedną rzecz. Mianowicie, chcę yy, zapisać się ponownie na uniwersytet. Z domu, co prawda, że już jakiś tam ten. Ale myślę, że sobie dasz radę. Czekajcie, tu jest jeden kurs. Trzy kursy. Weźmy na razie jeden. Mhm. Mm Tak patrzę, czy jest virtuos? Nie, Ja bym chciała coś związanego z tym, co my robimy, ale widzę, że tak. Tak średnio tu. charyzmę DJ-skie. No po co mi to? Hmm. Weźmy sobie to dodatkowo. Dobra. I tak, w domu będziemy. I fundusz rodziny. O, stypendium dla wybitnych. No za tą wybitność to nas chyba zwolnili, coś ostatnio pamiętam. Dobrze. I macie, już Eliza jest pewna siebie, ma trójkę dzieci, ma dom, ma męża, ma... E, Miałam mówić bobra, ma szopa i zapisała się na studia. Widzicie, no bo ja sama wychodzę z założenia, że my kończąc 18 lat, zdajemy maturę i mamy już zdecydować, co chcemy w samym życiu robić, mamy wybierać studia, gdzie człowiek czasami nie jest po prostu na to gotowy. I tak samo Eliza, macie, też nie była na to wszystko gotowa, a teraz się powoli odnajduje w tym wszystkim. Dobrze. Tu jest praca semestralna na komputerze, egzamin końcowy i praca domowa. Kiedy ty to masz? Za trzy i za dwa dni. Dobrze, e, czekaj, bo tu nam się obudził Edmund. Weź go na kar, bo podejrzewam, że on był dawno karmiony. Co ty robisz? A, ty tą wannę robisz. Ej, on się zrobi taki męski, jak zaczął się domem zajmować. Dobrze, zajmij się tu Edmundem i... Yumala. Odrób może tą pracę domową. No, zobaczymy, ile ci to zajmie. A szkoda właśnie, że teraz tego stołu nie będziemy mieć. Co? Kto znowu tam krzyczy? Edmund, co jest? Już, jeszcze cię przytulę. A widzicie, jest zadowolona, że jest... Yy, to znaczy, ma stypendium, co prawda. Patrzę, czy on już tam kończy, ale jeszcze nie. Kto się jeszcze obudził? Łucja się obudziła. Już. Dobra, ty śpisz, ciebie jeszcze wyrzucę troszkę parę razy. Jeju, trzeci poziom umiejętności rodzicielskich. O, o, dzień dobry, już, już Zuza, jeszcze ciebie nakarmimy. Proszę, jeszcze ciebie podrzucę. Tak, i idziemy spać. Zobaczymy, jak oni długo pośpią. Ale spać, że spać. Ty też, Artur. Dobrze, Eliza już wstała. Twierdzi, że jest wyspana. Powiem wam, że to była długa noc. Naprawdę długa. Co prawda jest dopiero 5.20, ale to było długie. Dzieci zostały już przeniesione. Weź resztki, zdjęć cokolwiek. E, tak na razie prezentuje się oto ich pokoik. Zrobiłam taki wiecie, e, no, e, dla trójki dzieci, no, jakieś podstawowe zabawki, z których i tak na razie korzystać nie będą, ale fajnie to wygląda. O, o, dzień dobry. No, ale Artur też jest wyspany. Któro to? To. To podrzucaj. Dopiero byłaś karmiona, więc pewnie towarzystwa ci brakuje. Nie? O, a, bo ty byłaś w trakcie robienia tego, co trzeba. Dobrze. E, Artur, wiesz co? Weź sobie. Właśnie czekajcie, chcę zobaczyć, czy ona da radę tu usiąść. Da radę, bo właśnie zostawiłam im tutaj ten, ten. O, zostawiłam im tutaj taki mały stół. No, ten telewizor jest zdecydowanie dla niej za duży, ale. Artur był bogaty, jak wszedł do tej rodziny, więc no, halo, halo, nie. Ty to posprzątaj. I w ogóle wymyśliłam, że Eliza, y, zobaczymy, jak ona sobie będzie radziła z tymi studiami, ale w razie W to, y, na czas odrabiania lekcji będziemy zatrudniać Sykonianie. Tylko, y, tylko w tym momencie. O, a na razie będziemy usiłowali sobie radzić sami. która teraz? To. Co, Bąguś, ty też byś chciał pomóc przy dzieciach. No, ja wiem, ja wiem. Z ciebie dobry Chopin jest. Tak. Dobrze, a ty sobie idź, kończ to brownie, choć pewnie zaraz będzie dwójeczka. Śnieg padał, wow, Jak ładnie! Dobrze, odrabiasz te lekcje? Co, co coś tam odrabiasz? Zobaczymy, jak ci to będzie szło i ile ci to będzie zajmowało czasu. Arturze, czy ty się nie daliś, Bo ty zaraz masz przesłuchanie i, i ja muszę Ciebie tutaj troszkę dopilnować. Dobrze, ja proszę, żebyś ty skorzystał i wziął prysznic. O dzieci już się więcej chyba starać nie będziemy, coś mi się wydaje. Która? Edmund. Hmm. Podejrzewam, że karmienie. Zawierać, coś mi się wydaje, że ty nie odrobiłaś. Oj, 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 tu dwójeczka, tu głodne. Ja jeszcze Cię podrzucę na wszelki wypadek, bo zaraz towarzystwo... Ej, to czy, 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 czy to nie miałoby się nie psuć? A pan gdzie? Ty nie oglądaj tu, tylko, nie wiem, na którą? Na dziewiątą. No nie wiem, czy Ty wejście więc międzynarodzisz to naprawić, no ale... Dobrze, Ty już. Nie wiem, czy ta studia to był najlepszy pomysł w tym momencie, ale spróbujemy. Dobrze, dziewiąta, dwa. Tak, tak, Ty... No, dobrze, moja wina, moja wina, nie... źle kliknęłam. To, to była iście moja wina, przepraszam. Pan, pani aktor, dobra. Czekajcie, zrobimy tak. Poszukaj zleceń, bo myślałam, że on będzie mógł gdzieś, wiecie, coś na zasadzie popraw swojej zarobki czy coś tam. Fizycznej nie masz, charyzmy masz słabo, z tego co pamiętam. Komediowe też, charyzma, charyzma. Piąty na gitarze, o, pójdziesz do westernu, widzisz. A w międzyczasie będziesz dobrymi dziećmi się zajmował. O, póki hajsę, co ty chcesz od tej kobiety? Kto to w ogóle jest? Tutaj jest, co ona chce? Do domu, toaletę naprawić. I daj, żonie, lekcję tutaj zrobić na studia. Bo my jutro, o, mamy, a nie, my mamy fotografię, a odrabiamy tamto, no to jeszcze lepiej. Weź, e, rób to w takim razie. O, chociaż ona powiedzmy miała już dużo odrobione. Dobrze. Co, e, No, no to dobra, jak sobie wyjąłeś, to zjedz teraz. Co ci śmierdzi? O, my zarabiamy po trzy koła, to na razie nam wystarczy w takim razie. Powiem wam, małe to mieszkanko to małe, ale swoje przynajmniej. Dobrze, ty zjedz. No to sobie, nie wiem, surfuj po w trakcie jedzenia. Nie wiem, ile ty tutaj zobaczysz. Ale jest, dobrze. Kto się obudził? Łucja się obudzi. Aha, tu Zuzanna została przeniesiona, dobra. E Dobra, żonę zostaw, telewizję zostaw, bierz się ze dzieci. Edmund to głodny, to na bank. Potem cię jeszcze podrzucimy. Już, 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 cicho, cicho. O, o, o. Telep, telep. O, już ciebie też podrzucamy. Monguś, możesz zejść. Zaraz zawołam Bągusia, to on sobie odejdzie. Tak, dziękuję. Już, już. Jeszcze głodny jesteś? O. Ty chyba z tego pokoju za prędko nie wyjdziesz, wiesz? O właśnie, poniedziałek. Dzisiaj poczta. Ile mam do zapłacenia? E, tak to można jak mieszkać. No co? Rachunki się same nie zapłacą, proszę pana. E, ty zgłodniałaś? Tak, to proszę bardzo sobie wziąć jeść. Ja cały dzień w piżamie. Normalnie jak ja przez święta. E, Teraz co ty byś porobił tą gitarę to ty umiesz. Co tu nam się ostatnio psuło to się psuło. Co my znowu nie mamy tych części potrzebnych. Mamy te te chyba że musimy inne kupić dobra to ja jeszcze nam dokupię bo się przydadzą więcej zamów więcej ulepszenia tych kupię 10. Kuchennych typowa gdzieś 10. Powiedzmy, że wystarczy na razie. E, dobrze, idź tutaj ulepsz. O, czyszczenie. Chociaż powiedziałam, że to i tak się będzie psuło, no ale. E, czy ty... O, odrobiłaś. Super. To jeszcze jak zjesz. Nie no, zjedz najpierw bo ty głodna byłaś. O, żeś ponaprawiał, słyszę? Kto? Łucja. No, Łucja dawno jadła, fakt. Oni jakoś synchronicznie jedzą, ona nie. I pokołysz ją chwilkę. Super. Dobrze. Ja już nawet telefonów nie odbieram, bo wszyscy chcą albo, żeby dołączyć, albo się zobaczyć. A my naprawdę cenimy sobie chwilę spokoju obecnie. Dobrze, zjedz to. Dobra, skoro nie chcesz jeść, to ty idź tutaj. O. Banguś. No. No. O, oj, 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 już, już, to, y, naprawimy to. Dobra, my tu mamy piąty poziom, weź to zjedz. Kiedy w ogóle semestr kończymy? Aha, bo jeszcze nie zaczęliśmy, nie, bo chodzi mi o to, żebym ja zdążyła też tą pracę semestralną napisać, tak? Dobrze, kochany ty mój, kończ to. Proszę mi tutaj sobie potem wziąć resztki. A my, wiecie co ja zapomniałam wczoraj? Wysłać filmu tego, który zmontowałam już. Wyślij. Weź to, wyślij i będziesz mogła pójść wziąć prysznic, wziąć skorzystać. Chwila relaksu dla ciebie, tak? No, powiem że nie spodziewałam się, że taka, no, ostra jazda z tym wszystkim będzie, ale cieszę się, że wyrabiamy. O, tutaj sobie też tym do ten dorobimy. Przepraszam, ty nie miałeś jeść. No, usiądź sobie spokojnie i zjedz, bo zaraz ci się dzieci rozpoczą. Albo tutaj sobie usiądź. Nie wiem, gdzie wolisz. A, mówiłam, że się rozpoczął? No, dobrze słyszałam. Już, już. Ty dawno karmiony byłeś, proszę bardzo. I podrzucany. Arturze, tu, tutaj jest brudna sprawa. Więc jakbyś mógł. I weź ja ci proszę strój Codzienny masz, o. Tu chwila spokoju, ciszy. Dobra, idź skorzystaj. E, dobrze, ty potrzebujesz rozrywki. Czemu ty nie skończyłaś? Zjedz to. I proszę bardzo, serwuj w trakcie jedzenia. O, i, i wszyscy będą zadowoleni. Mniej, mniej lub bardziej. O, 17. Powiem wam, że powoli się wdrażają w to te... Właśnie, bąguś, masz jeszcze jedzonko. Tutaj mu przestawiłam to to. Wiesz co, póki dzieci śpią, ja bym Ciebie jeszcze też prosiła... Odrób tą drugą. Już też odrobiłaś? E, on sobie dobrze radzi na tych studiach. No jakby na początku nie oszukiwała to po pierwsze, ale niby za mąż nie wyszła, ani po drugie by... Nie tego. Nie wywalili ją. E, pracę semestralną myślę, że zacznie pisać w takim razie. Wiecie, najlepiej niech wszystko na razie... O, jaki... On przykładny się zrobił. Aż ja za niego ten talerz sprzątnę. A najlepiej nie wszystko jak najszybciej sobie załatwi z tymi studiami, potem będzie miała więcej luzu, prawda? Czy jeszcze gdzieś coś do sprzątania? Nie. Dzieci, poza Edmundem, śpią. E, wiesz co? Póki ty masz 5 minut wolnego, wyrzuć jedzenie. I właśnie chciałam, żebyś ty coś podał do jedzenia. Czy to będzie dla ciebie dobre? Albo naleśniki, dawno naleśniki były. Zrób tak ze cztery, potem Eliza jeszcze coś ugotuje może. Tak na zapas. Patrzcie, nawet oni są w miarę powysypiani. Jak tylko zobaczyłam trojaczki, bałam się, że będzie gorzej. Dobrze, nie wiem na jakiej zasadzie, czy to tyle już napisałeś, czy tyle umiesz, czy jak. Ty to robisz, ale zobaczymy. Czwarty poziom gotowania, A który ma Eliza? Ja się nie zdziwię. Szósty, no dobra, ma większy. bym się nie jak gdyby Artur jednak miał większy. No ale okej. Okay. Dobra, jedno tam płacze. Kto płacze? Zuzanna płacze, zapewne głodna, bo dawno jadła. Już chwila, naleśnikiem w ciebie rzuca. Nie, ty na razie nie jedz, proszę to zostawić. O, jeszcze Edmund się obudził. Już, do lodówki, to na później. To na święta, a po świętach jedz, bo się zmarnuje. Ciebie też nakarmimy. O, weźmy, nakarmmy wszystkich naraz, po kolei. Potem każde podrzućmy. O. I powinny być zadowolone, każdy dzieci. O. A to dwujeczka chyba wyszła, no tak. Tu też czekam na dwójeczkę. Dobrze, to, to, to nie. E, to weź sobie resztki na razie, bo ty jesteś głodny. Jak ty sobie radzisz? No nie wiem właśnie, czy ten pasek to jest tyle, co ona napisała, czy jak. Bo chciałam, żeby ona też jeszcze coś ugotowała. Gotuj. Z szóstym poziomem co ty możesz zrobić? Chili. Zupa z małży. Zrobimy wege chili. O! O! Ej, ona szybko sobie radzi z tą pracą semestralną. Ja jestem zadziwiona. Arturze, co ty robisz? Uh, wiesz, co? Ja bym cię prosiła, żebyś ty to napełnił w międzyczasie, jak jesz. A w ogóle, jak zjesz, to ja bym chciała, żeby ktoś Bągusia wyczesał. Kto znowu? Nie, ja jedynie ja chciałabym wyskoczyć to do łóżka obecnie. A Bągusia trzeba wyczesać, bo patrzcie, co się robi, o. Wyszczotkuj. Arturze, ty jesteś najedzony tutaj. Uzuzy. Yy... Podrzucamy. może dwójeczka idzie. Tak, podrzucamy. We, weź jeszcze pokołysz Jeszcze ktoś coś gdzieś by chciał. O, w porę! Jak się zakręcił. Dobra i weź ją też podrzucaj. Edmund, ty się obudziłeś. Coś będzie z tego? O, mam nadzieję, że nie. O, czyli zrobione, bongoś niewyczesany. Dobra, to ja sprzątnę, a bongo wyczeszamy najwyżej, słuchajcie, w kolejnym odcinku. Dobrze, powiem Wam, że całkiem spoko sobie tutaj radzimy z tymi trojaczkami. Obawiam się, że będzie gorzej w kwestii w ogóle zrobienia im pokoju, ale jakoś sobie tutaj fajnie dość poradziliśmy. No więc cóż, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć!